Siemano, siemano, widzowie, dzisiaj 23 grudnia, czyli jeden dzień przed Wigilią i jest to, no wiem, troszkę późno, ale ostatni gwizdek na to, żeby zrobić losowanie na Palionowie, kto komu powinien zrobić prezent, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale jutro Wigilia, czyli Wigilia w ogóle u Pawła, to miałem powiedzieć, że nie wiem, czy wiecie, ale jutro Wigilijka u Pawła na kanale, więc koniecznie do niego wbijcie, a ja w tym momencie muszę się przejść po wszystkich osobach na Palionowie i dokonać losowania, kto komu musi zrobić prezent. Ja tutaj już mam przygotowaną książkę, jak widzicie, jest tak, mamy tutaj przygotowane wszystkie numerki, jest od 1 do 7, do każdego numerku jest przypisana jedna osoba z serwera. Jak widzicie, nie ma Yetiego z tego powodu, że Yeti już wyjechał na święta i niestety Yetiego z nami nie będzie, ale mamy resztę, czyli od 1 do 7 osób mogą być i to właśnie te osoby wezmą udział właśnie w naszej wigilijce. Więc dzisiaj przejdę się po wszystkich osobach, najpierw pójdę do Dave'a i zobaczymy, jaki numerek wybierze Dave. Oczywiście zanim przejdziemy dalej, to kończy łapka w górę i subskrypcja, świąteczna subskrypcja od was musi być. Mam nadzieję, że macie świąteczny sweterek, tak jak ja w Minecrafcie i jak ja tutaj. Patrz, jaki mam świąteczny sweter, kurde, specjalnie ubrałem na takie, prawda, okazje. Co roku ubieram ten sweter, a w tym roku ubrałem dosyć późno, jak na fakt, że już klimat świąteczny, można by powiedzieć, że czuć od początku grudnia. Dobra, wchodzę do Dave'a, dzwonię w dzwona, ale wiecie, jak to jest. Ja dzwonię w dzwona i tak wchodzę sobie, jak chcę, bo to wchodzę do szefa, czyli jak do siebie. Dobra, Siemenu! Po to dzwonić, jak ty wbijasz, ty nie masz nie dzwonić w dzwona, tylko masz wchodzić jak do siebie. No i ja dlatego tak zadzwoniłem, tylko wiesz, żeby profilaktycznie ostrzegawczy dzwon, żebyś wiedział, wiesz, żebyś ubrał gacie, no czy dobra. Co tam, ten, nie? Słuchaj, przychodzę, ponieważ musimy zrobić losowanie, kto komu robi prezent na wigilijkę tutaj, która będzie u Pawła jutro, na którą zostaliśmy zaproszeni. I ja tutaj mam książkę. Tu mam numerki od 1 do 7 i do każdego numerku jest przypisana jakaś osoba. I teraz twoim zadaniem jest wylosować jeden z 7 numerków i tą osobę właśnie ty dostaniesz, żeby jej zrobić prezent. 7, okej. W takim razie twoją osobą jest Palionka. Musisz zrobić prezent Palionce. Boże. Najgorzej, nie co. No ej, to jest kupić. Dosyć ciężkie, to jest dosyć ciężkie. No ja tu muszę pisać, że tu ma D. Napiszę, że Dave jestem. Ogarniemy to. Nie powtarzają. Dobra, więc super, czyli 7 zabrać, to nawet dobrze, że 7, bo teraz będę mógł powiedzieć, że od 1 do 6. Dobra, lecę do następnych, bo wiesz, dobra, czas leci, a masz jakiś pomysł na prezent w ogóle? Nic. Coś różowego, nie? Będę musiał dać chyba. Ja zrobię tak, że ja na samym końcu, żeby nie było, że ja wybieram po prostu to zostanie, to ja sobie wezmę, żebym ja miał. Dobra, to no to słuchaj, lecę. Dobra, ja lecę po prezent, no lecę szukać. Rób, bo jest czas goni, jutro Wigilia. Dobra, lecę w takim razie do następnej osoby. Kto tu byłby bliżej? No Bzyku jest. Czekajcie, jeżeli jest tu gdzieś na chacie. Gdzie jest Bzyku? Nie widzę Bzyka. No to może Bzyka później załatwimy. Dobra, to lecę dalej. Kto jest jeszcze? Steve jest na serwerze. No dobra. Muszę poczekać, aż wszyscy się zbiorą, żeby wiecie, po kolei to załatwić odpowiednio. Lecimy do Steve'a. Dobra, jestem już blisko Steve'a, ale patrzcie, co się wydarzyło, ile osób na serwer dołączyło. Jest Palion i jest Milki, czyli następne osoby, do których będziemy mogli zajść, ale najpierw Steve'a ogarnimy. Zobaczymy, który on numerek wybierze i jaką osobę to on będzie miał do zrobienia na święta, w sensie do zrobienia prezentu. Dobra. Siemano, Steve! Dobry. Good morning, everyone. Good morning. Słuchaj, przychodzę do ciebie, ponieważ musimy zrobić losowanie. Losowanie na to, jaki prezent losowanie? Musisz, znaczy komu musisz zrobić prezent na Wigilię, bo jutro Wigilia upaliona na kanale. Koniecznie musisz tam wbić, ale słuchaj, mam tutaj książkę to i to jest taka impreza, prawda, na której się siedzi i je pierogi i barsz z łóżkami. O Boże, pierogi. Moje ulubione, ej, to dobra, lecimy. Steve, czekaj, twoje ulubione danie wigilijne. Spaghetti. Jak spaghetti? Jakie spaghetti na Wigilię? No te spaghetti, to jest najlepszy posiłek. No dobra, niech ci będzie, ale co, czekaj, że zostajemy tu, ja mam książkę. Musisz powiedzieć numerek od 1 do 6 i ta osoba, która jest pod tym numerkiem, tej osobie robisz prezent. Jesteś gotowy? 1. 1, okej, czyli ty musisz zrobić prezent dla, uwaga, Milki. Oh my god, ej, wiedziałem, że to będzie Milki, nie wiem dlaczego. No widzisz, no to już mamy ten, jest... Ale to jest czyli... najgorzej, bo ja nie czemu wiem, najgorzej? Dziewczynie. A wiesz, powiem ci tak, byłem u jeszcze jednej osoby przed tobą i na dany moment, tak, już wszystkie dziewczyny zostały rozlosowane. Pierwsze dwa losy i już od razu dwie dziewczyny poszły. No dobra. No dobra. I, słuchaj, ja lecę dalej, ty się zastanów nad tym, jakie jest twoje danie wigilijne ulubione, bo to nie może być spaghetti, bo ja ci polecam pierogi. Pierogi są super. No dobra, to spróbuję tych pierogów. Spróbuj pierogów. Dobra, widzimy się jutro na Wigilii, ja lecę do następnych osób. Trzym się, elo! Cześć. Dobrze, a więc lecę do Milki w tym momencie, bo jest na serwerze, więc szybko ją ogarniemy tutaj i zobaczymy, kogo to ona wylosuje dzisiaj na prezent. No jak widzicie, dwie osoby już zostały rozlosowane. Zobaczymy, kto tu będzie. Puk, puk, puk. Czy ona ma tu dzwona? Jakiegoś nie ma dzwona. Puk, puk. Dzień dobry. Feliz Navidad. Ej, w ogóle dowiedziałem się wczoraj, Emilia. Czego? Wiesz, co to znaczy Feliz Navidad po tam w hiszpańsku? Wesołych to jest chyba? Świąt? No.
Ja tego nie wiedziałem, ja się to wczoraj dowiedziałem, to jest niesamowite. Wow. Dobra, słuchaj, ja przychodzę do siebie, ponieważ dzisiaj robimy losowanie, kto komu robi prezent na Wigilijkę jutrzejszemu Pawła, więc słuchaj, masz do wyboru numery od 2 do 6. Od 2 do 6, no to tak. Wybieram numer 6. Wybierasz numer 6, okej, w takim razie ty musisz zrobić prezent. Uwaga, 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 jak myślisz, komu musisz zrobić prezent? Nie wiem, czuję, że to jest bzyku. Nie. To jest Dave, musisz Dave'owi zrobić prezent. Okej, o, dobra, no, nice, nice, więc to mi się podoba. To jest dla ciebie, dobra, ale fajnie, fajnie, żeby takie numerki, że ja nie muszę wymieniać ludziom, tylko albo z góry, albo z dołu ktoś bierze. Dobra, czy masz jakiś pomysł na prezent dla, prawda, naszego Crazy Froga tutaj? Ja myślę, że mam pomysł. Mm. Baby pomysł. Ale tak, ale to może go, miniemów, może miniemów. Nie będę tak ci mówić, nie będę spytać. Ci mówić, no. Dobra, myślę, ale spytałem poprzedniej osoby, u której byłem, jedną rzecz, ulubione danie wigilijne, to? Ale to może moje? No. Wigilijne mówisz, tak? No to chyba barszcz. Barszcz? No. A pierogi? Nie, no co ty, barszcz zawsze wygrywa. Ale takie ogólnie świąteczne, ale nie wigilijne, to krokiety. Krokiety to jest top. Mhm. No to nie, ja pierogi. Jakie jest twoje ulubione? Ja pierogi. Nie, no pierogi to jest bomba, nie? A jakie? W sensie, ruskie. Z czym? W sensie, okej, okej. No, okay. No ruskie, teraz to trzeba zmienić nazwę, ale... ale ten, no ale właśnie takie lubię. No to moja babcia robi najlepsze pierogi. Ja, już mi ślinka cieknie, jak o tym myślę. Jutro Wigilia i ja jutro, kurde... takiego pieroga opędzluję, że szok. Dobra, ja lecę dalej do następnych osób, bo mi jeszcze trochę osób zostało. Dobrze, dobrze. Mam jeszcze, muszę do Pawła teraz polecieć. Dobra, to czym się, Ejlu? Dobrze, a więc lecimy do Pawła. Uwaga, on tu gdzieś powinien być tutaj u siebie na chacie. Uwaga, czy jest, czy go tutaj... Jest na górze, dobra, wchodzimy elegancko, robimy losowanie. Wchodzę do środka jak do siebie, co tam, nie będę już prosił. Dobrze, dzień dobry, zielone, robię sobie o, zielone. O, cześć! No też. Ale dlaczego nie ma swetra świątecznego, ja się pytam. Zapomniałem ubrać, ale... Ale na Wigilię musi być, Drapał mnie, drapał mnie. Dobra, słuchaj, dobra, robię... Dobra, będzie. Tak, to dobrze, no ja też właśnie, ja teraz mam taki, mnie też lekko drapie, taki wełniany jest. Dobra, słuchaj, robię losowanie na prezenty, tak jak mnie poprosili, żebym to zrobił, więc teraz twoja kolej. Uwaga, zostały rozlosowane numerki 1, 6 i 7, a więc zostało ci od 2 do 5. Komu potężny Paweł Palionowa Król będzie musiał losowanko zrobić? Losowanko! No, a to ja mam powiedzieć jakiś numerek, czy... Tak, czy... masz numerek powiedzieć i poddane numerki są przypisane osoby, ja to robię losowo. Czyli od 1 do 7, tak? Od 1 do 7. Znaczy ty od 2 do 6. Od 2 do 5, bo już 6, 7 i 1 by zostało zrobione. 2 do 5. 4! 4? No to Pawle, na Wigilijce u Kasi, ty miałeś mnie, to i tu będziesz miał mnie. Naprawdę, ale to jest najgorszy, już wiesz. Ale masz, no wiem, no ale cóż, no tak, Kasia też wiedziała, że ja ją mam wtedy. No to cóż, no to zobaczymy, jaki prezent tutaj Paweł Palionowa Król dla mnie przygotuje. No to fajnie, dobra, co ja tu będę więcej komentował, lecę do następnych osób, muszę to zapisać. Czyli tutaj jest, uwaga, Palion. Dobra, czyli zostało nam 3 losy jeszcze muszę zrobić. No dobra, to trzym się, lecę w takim razie dalej. Elu. Dobrze, a więc lecimy do bzyka. Czekajcie, czy on jest tutaj u siebie na chacie? Teraz jest, dobra, jest, bo widziałem, że wszedł przed chwilą na serwer. Jest u siebie na chacie, możemy do niego siemano! Iść. Siemano, bzyku! Cześć, słuchaj, witam cię. Dobra, gdzie jest świąteczny sweter? Ja się pytam. Nie ma, no ja nie, ja widzisz, że jestem pszczółką, ja po prostu... Dobra, ty nie. Dobra, a nie. Tu prezent otworzony? Opa, nie. Zabrałeś książkę chociaż. Znaczy nie, zabrany, coś tam było zabrane, no. Dobra, słuchaj, przychodzę do ciebie, ponieważ dzisiaj ja kieruję losowaniem na święta tegoroczne, Wigilijka jutro u Pawła. Są do losowania numerki, zostały wylosowane numerki 1, 4, 6 i 7, a więc zostało ci 5, 3, 2. I to właśnie te musisz rozlosować, żeby wiedzieć, komu robisz prezent dzisiaj. Niech będzie 3. 3? Dobra, a więc 3. Ty w tym roku robisz prezent dla Paliona. Jej, let's go. Yo. Dobra, ale słuchaj, zanim pójdę dalej, to muszę się ciebie koniecznie spytać o jedną rzecz, a mianowicie, jakie jest twoje ulubione danie wigilijne? Moje ulubione danie wigilijne, bardzo lubię rybę. Rybę na wigilii. Ryba? Na wigilii. Ale że karp? Sprawa. No, obojętnie. A nie przeszkadzają ci ości, które są w tym karpie, z którymi się trzeba bawić? A powiem ci, że mi przeszkadzają, ale i tak lubię tą rybę i tak ją wiesz, ja mam zawsze tak co roku, że ja mam podejście do tego karpia i ja go biorę na talerz. Ja w tym roku jestem pewien, że ja go wezmę. Ale zawsze to wygląda tak samo. Ja go wezmę, dam na ten talerz i się z nim tak długo cuduję, że już prędzej zjem 300 innych pierogów, niż ja z tym całym karpiem się ubawię. Ale wiesz, jest to jakieś coś takiego specjalnego. Ale to prawda, karp dobry. Dobra, słuchaj, lecę w takim razie dalej do następnych osób. Trzym się, widzimy się jutro na Wigilii. Więc kolejna osoba, to uwaga, Palionka, bo widzę, że jest na serwerze, więc ogarniemy sobie Palionkę. Uwaga, wchodzimy tutaj, lądujemy i już jesteśmy tam. Widzę, że biega u siebie na chacie, to bardzo dobrze. Okej, Palionka, dzień dobry. O, hejka. Siemka, hejka. Słuchaj, dzisiaj bardzo ważna sprawa. Musimy porozmawiać na ważny temat, mianowicie Wigilijka jutro u Paliona jest. Jak jesteś gotowa na Wigilijkę u Pawła? No tak średnio, no tak
Dobra, słuchaj, ja chodzę teraz po wszystkich i zbieram, prawda, że tak powiem, losowania robię, losowania na prezenty, komu będzie trzeba prezent zrobić. I ja w tym momencie mam dla ciebie numerki, uwaga, mam dla ciebie numerek 2 i numerek 5, musisz wybrać, komu robisz prezent. Mam wybrać. No. To może 2. 2, okej, okay, czyli 2, ty musisz, o, ale ci się trafiło, musisz zrobić prezent dla Steve'a. Czyli dla swojego chłopa musi zrobić prezent, no to kurczę idealnie. No to w takim razie mam nadzieję, że ci się to uda. Ja jeszcze te szybkie pytanie zadam, ulubiona potrawa wigilijna. Ja lubię te pierożki. Pierożki, o to tak jak ja, Palionka, to tak jak ja też lubię pierogi najbardziej. Dobra, lecę do następnej, ja muszę do jakiejś ostatniej osoby pójść, czekaj, u kogo jeszcze nie byłem? Już mi się to myli, ja nie byłem jeszcze u... Ej, chyba u wszystkich byłem. Nie, czekaj, u kogoś musiałem nie być. A, no wiem, przecież ja jeszcze zostałem, dobra. Słuchaj, lecę, to już sobie skończyłem powoli. No to trzym się, widzimy się, prawda, na jutro na Wigilii, elo. Dobrze, a więc widzowie, zrobiliśmy całe losowanie. Jak widzicie, Bzyku został mi, czyli ja muszę zrobić dla Bzyka. Tutaj jest Milki i tutaj jest oczywiście Dave. Uwaga, tak to mamy rozplanowane, tak musimy zrobić prezent. Czyli ja muszę zrobić prezent dla Bzyka, jasny gwint. Ej, co ja mogę Bzykowi dać? Ej, szczerze, totalnie nie wiem, ale przygotuję ten prezent już dzisiaj i pokażę wam, co ja mam w takim razie, skoro już wiem, że mam to jeszcze w tym filmie, zrobimy cały prezent dla Bzyka. Więc lecę w tym momencie do siebie na chatę zobaczyć, jakie ja tam mam rzeczy i z czego jestem w stanie mu w ogóle prezent zrobić. Ej, ja nie wiem, co w ogóle Bzyku mógłby chcieć, ale Bzyku to się ucieszy chyba z wszystkiego, on to zielone by chyba najbardziej chciał. Więc może rzucimy mu jakieś zielone. Dobra, mam pomysł, zrobimy tak. Zrobimy trochę zielonych, damy jabłko złote, albo nawet te 4 mu damy. Infinity na łuk możemy mu dać, niech ma, i możemy zrobić na przykład, czekajcie, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy na tych skrzynkach. Mógłby się jakiś miodek przydało dać. Tylko ja miodu to ja tak średnio chyba. Ja z miodem to ja tak stoję, że tak powiem, no nie najlepiej bym powiedział. Ale możemy dać mu siodło. Niech będzie siodło, będzie miał może sekonia jakiegoś ogarnie. Czy to coś mamy, coś ciekawego? No przydałby się ten miód. Miód musi być. Więc zróbmy może... albo bym mu w tym dał, bo to jest żółte. Dam mu w tym prezent. Tak, w tym przygotujemy prezent, to jest idealne. Dobra, słuchajcie, robimy tak. Wypełnimy to całe zielonymi. Niech będzie coś takiego. Ostatnio troszkę wygrałem na ostatnim odcinku, więc wiecie, ja teraz, że tak powiem, nie mam czego sobie żałować. Zróbmy tak, dajmy Infinity tu. Zabierzmy tutaj w ten sposób, tak. Zróbmy tutaj jabłuszka. Dajmy siodło w tym miejscu. Dobra, musimy zrobić coś takiego. I możemy dać, co byśmy tu mogli dać? No miodek by się przydało, miodek, koniecznie miodek. No musi być miód. Nie może tak być, że ja miodu mu nie dam. Więc musimy zobaczyć, czy ja mam jakieś emeraldy. Proszę, mam jednego emeralda. No to jest troszkę średnia sytuacja. Ale wiecie co, możemy troszkę tych emeraldów zdobyć. Ja muszę sprawdzić, czy ja tam mam możliwość u tego, tutaj, prawda, u tych wieśniaków zdobyć miód. Wydaje mi się, że tam może być do zdobycia miód, więc zaraz to szybko sprawdzimy i zobaczymy, czy uda mi się mu dać miodek. No to by było super. No mógłbym też ewentualnie pójść tam do jego ula i mu zabrać, nie? Ale to jak głupio dawać prezent, który się komuś zebrało. Więc może lepiej sam ogarnę ten miód. Dobra, zabierzmy tutaj te wszystkie trzciny, okej. Okay. Mamy to, możemy iść tutaj i zobaczmy, jak to wygląda sytuacja. Odłuszy mieczor i teraz tak. Czy ktoś ma miód? Proszę. Dajcie ktoś mi miodu. Dajcie, ty będziesz miał miód? Kurczę, nikt nie ma miodu. Ej, naprawdę? Naprawdę nikt nie ma miodu? Nie, no to jest jakiś żart. Dobra, nikt nie ma miodu. Czyli tu miodu nie ogarniemy, czyli jednak trzeba zabrać. No dobra, to wiecie co, zrobimy tak, patrzcie. Robimy szybką akcję. Ja tutaj mam butelkę wody, dwie. Idziemy do ula w takim razie. Ale będzie akcja kradzież w tym momencie, widzowie. Muszę ogarnąć miodu trochę, więc tu jest z tego co wiem ul od Bzyka. Jakby co, nie mówcie mu, że ja stąd zabrałem mu ten. Okej, mamy miód. Elegancko, jest przygotowany prezent, możemy wracać z powrotem. A kradzież została, że tak powiem, udana. To w ogóle pierwszy miód, który zebrałem w swoim życiu, nie? Nigdy tego nie robiłem, bo ja w sumie tego miodu nigdy nie potrzebowałem. Dobra, bierzemy, damy tutaj miód. Dobra, jeden miód mu w sumie damy, ten drugi niech nam zostanie na kiedyś. No tak wygląda zarobiście prezent, nie? Taki gotowy, idealny, prawda? Wydaje mi się, że to jest to, czy nie? Może emeralda jeszcze mu tu dorzucę gdzieś? Nie, dobra, emeralda nie. To jest idealny prezent moim zdaniem, świąteczny, znaczy może mało świąteczny, ale dobra, dobry prezent. Biorę to i w całym tym shulker boxie dam, prawda, ten prezent. Możemy to nazwać jeszcze w ogóle, ej, to by było mocne. Czekać, a ja nie mam levela w ogóle, bo ostatnio się zginąłem, no tak, no to w sumie nie nazwę tego. No ale, chciałem to nazwać, prezent dla Bzyka. No trudno, dobra widzowie, ja kończę odcinek w tym momencie. Widzimy się jutro na Wigilii u Pawła, na której mam nadzieję, że te prezenty wszystkie wręczymy i będzie naprawdę świetna zabawa. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, trzymajcie się, elu!